Czy przez angielski czujesz frustrację, niepewność, stres lub niezadowolenie z siebie? Bo pomimo, że rozumiesz, jak ważny jest angielski dla twojej kariery, nie robisz postępów w nauce? To uczucie, gdy wiesz, że potrzebujesz robić coś innego, ale dokładnie nie wiesz, co, może być przytłaczające. Ale witaj w klubie. Wiele osób na stanowiskach menedżerskich i eksperckich doświadcza tych samych emocji. A co powiesz, gdy dowiesz się, że jest sposób na przezwyciężenie tych emocji i osiągnięcie pełnej płynności w angielskim? Osiągniesz to, jeśli w nauce angielskiego zastosujesz celowe działanie. Oto korzyści, które możesz odnieść gdy poświęcisz swój czas i energię na naukę angielskiego opartą na celowym działaniu. Po pierwsze, zwiększona pewność siebie. Gdy osiągniesz pełną płynność, poczujesz się pewniej w sytuacjach, które wymagają użycia angielskiego zarówno w pracy, jak i poza nią. Po drugie, możliwości rozwoju kariery. Biegła znajomość angielskiego otworzy przed Tobą nowe drzwi i stworzy więcej możliwości rozwoju zawodowego. Po trzecie, lepsze relacje międzynarodowe. Zrozumienie i umiejętność komunikacji w języku angielskim pozwoli Ci nawiązać lepsze relacje z międzynarodowymi klientami i partnerami. Po czwarte, rozwój osobisty. Nauka angielskiego to nie tylko umiejętność, ale także sposób na rozwijanie umysłu i poszerzanie horyzontów. Pamiętaj jednak, że każdy krok, nawet najmniejszy krok w złym kierunku oddala Cię od Twojego celu. Nie pozwól, aby nieskuteczna nauka angielskiego była przyczyną Twojej frustracji, stresu i niezadowolenia. A ty, jak radzisz sobie z emocjami, gdy wiesz, że potrzebujesz płynnego angielskiego, ale ciągle stoisz z nim w miejscu? Jestem Tomasz Inglisz-Wyszkowski. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.